I rozpoczynamy modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Postu i za moment widzimy Ojca Świętego, który jest w sali. Cari fratelli e sorelle, w sali Biblioteki Apostolskiej. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Ewangelia tej piątej niedzieli Wielkiego Postu mówi nam o wskrzeszeniu Łazarza, który był bratem Marty i Marii. Byli oni bardzo bliskimi przyjaciółmi Jezusa. Kiedy przybył on do Betanii, Łazarz już nie żył od czterech dni. Marta wybiegła na spotkanie mistrza i powiedziała mu: gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus jej odpowiedział: brat twój zmartwychwstanie. I dodał: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Potem nadeszła Maria i inne osoby. Wszyscy byli we łzach, a wówczas, jak mówi Ewangelia, Jezus się wzruszył w duchu i zapłakał. Z tym niepokojem w sercu poszedł do grobu, podziękował Ojcu, który z niepokojem w sercu zawsze go wysłuchuje. Kazał otworzyć grobowiec i zawołał głośno: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I Łazarz wyszedł, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta wielką chustą. Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro esce con i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Qui tocchiamo con mano che Dio è vita. Tutaj możemy zobaczyć, że Bóg jest życiem i daje życie, ale bierze na siebie dramat śmierci. Jezus mógł uniknąć śmierci swojego przyjaciela Łazarza, ale chciał uczynić swoim nasze cierpienie z powodu śmierci osób bliskich, a przede wszystkim chciał ukazać panowanie Boga nad śmiercią. W Ewangelii widzimy, że wiara człowieka i wszechmoc Bożej miłości poszukują się nawzajem. I w końcu się spotykają. Widzimy to w okrzyku Marty i Marii oraz nas wszystkich wraz z nimi, gdybyśmy tu byli. A odpowiedzią Boga nie jest przemówienie, lecz Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i życiem. Uwierzcie, pośród płaczu nadal wierzcie, nawet jeśli wydaje się, że śmierć zwyciężyła. Usuńcie kamień z waszego serca. Pozwólcie, by Słowo Boże przywróciło życie tam, gdzie jest śmierć. Także dzisiaj Jezus powtarza nam: usuńcie kamień. Bóg nie stworzył nas dla grobu, stworzył nas dla życia pięknego, dobrego, radosnego. Ale śmierć weszła na świat przez zawiść diabła, mówi Księga Mądrości. A Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas z jej więzów. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, dice il libro della Sapienza, e Gesù Cristo è venuto a liberarci dai suoi lacci. Dunque, siamo jesteśmy chiamati zatem wezwani a togliere le pietre do tego, by usunąć kamień tego wszystkiego, co ma posmak śmierci. Obłuda, z jaką przeżywa się wiarę, jest śmiercią, niszczącą. Krytyka innych jest śmiercią, zniewaga, oszczerstwo jest śmiercią, usuwanie ubiegłego na margines jest śmiercią. Pan naszego życia
żąda od nas, byśmy usunęli te kamienie z naszych serc, a wówczas wokół nas znów się rozpocznie życie. Chrystus żyje, a ten, kto go przyjmuje i do niego przylega, nawiązuje kontakt z życiem. Bez Chrystusa, czy też poza Chrystusem, nie tylko nie ma życia, ale się pogrążamy wszyscy razem w śmierć. Wskrzeszenie Łazarza jest także znakiem odrodzenia, które dokonuje się wierzącym poprzez chrzest, poprzez pełne wszczepienie się w paschalną tajemnicę Chrystusa. Ze względu na działanie i moc Ducha Świętego, chrześcijan jest osobą, która podąża w życiu jako nowe stworzenie i to stworzenie dla życia. Niech Dziewica Maryja, nasza Matka, pomoże nam być współczującymi, jak jej Syn Jezus, który uczynił swoim własnym nasze cierpienie. Niech każdy z nas będzie blisko tych, którzy przeżywają trudne dni, trudne doświadczenia, stając się dla nich blaskiem Bożej miłości i czułości, która wyzwala ze śmierci i sprawia, że zwycięża życie. Anioł Pański, zwiastował o Panie Marii, poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccens illa Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eberbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam questum Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo annunciante Christi Filii tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius ad cruce, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeterna dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, nei giorni scorsi il segretario generale, w minionych dniach sekretarz generalny ONZ wystosował apel o globalnym i natychmiastowym zawieszeniu broni we wszystkich zakątkach świata, przypominając o obecnej sytuacji kryzysowej z powodu wirusa COVID-19, który nie zna granic. Przyłączam się do tego apelu, do tego zdania, do tych wszystkich, którzy przyjęli wezwanie, i zachęcam wszystkich, by podjęli stosowne działania poprzez zaniechanie wszelkich form działań wojennych, poprzez sprzyjanie tworzeniu korytarzy pomocy humanitarnej, ludzkiej dla wszystkich braci cierpiących. Proszę o otwartość na dyplomację i zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w sytuacji największego zagrożenia.
Oby wspólne zaangażowanie przeciwko pandemii prowadziło wszystkich do uznania naszej potrzeby umocnienia więzi, braterskich jako członków jednej rodziny ludzkiej. Niech to wszystko nas pobudzi, zwłaszcza tych, którzy kierują państwami oraz którzy są zainteresowani, by się zaangażować na rzecz przezwyciężenia rywalizacji. Pokonajmy konflikty. Konflikty nie rozwiązują się poprzez wojnę. Konieczne jest przezwyciężenie antagonizmów i sporów na drodze dialogu i wielkiego, konstruktywnego poszukiwania pokoju. Jeszcze raz apeluję, pokonajmy wszystkie podziały, pokonajmy wszystkie niezgody, bądźmy w tym czasie razem ze wszystkimi cierpiącymi. To cierpienie nas musi jednoczyć. Pomóżmy tym, którzy są najbardziej opuszczeni. Diventare una tragedia. Chiedo alle autorità Proszę wszystkie, władze, wszystkich przywódców, żeby umieli zrozumieć ten moment. W tym momencie musimy się razem zjednoczyć, by pokonać ten ból, to cierpienie, ten kryzys. Życzę Wam wszystkim dobrej niedzieli. Per favore, i proszę, byście nie zapominali o mnie w modlitwie. Życzę smacznego obiadu i do zobaczenia. Ojciec Święty Franciszek zakończył wspólną modlitwę tym przekazem właśnie, prośbą o pokój, prośbą o modlitwę za wszystkich cierpiących z powodu epidemii, pandemii koronawirusu. Dziękujemy bardzo i życzymy dobrego odbioru naszego programu w Radiu Maria i Telewizji Trwam.